Witam was serdecznie. Czwarty dzień. Zaczynam od wycięcia takiej blaszki. To już będzie troszkę prostsza sprawa niż z tymi dźwiczkami. Ale jedno i drugie myślę, że dopasuje się. Czytając wasze komentarze czasem jestem w szoku z fajnych pomysłów, a czasem jestem w szoku, bo sam już nie wiem po czasie co mam zrobić. Jedni pisali ostatnio, abym właśnie zrobił dźwiczki jednoczęściowe, gdy chciałem zrobić dwuczęściowe. Pod wczorajszym filmem przeczytałem komentarz treści: trzeba było zrobić dwuczęściowe. No nie, no. Albo tak, albo tak. No nic. Biorę się za robotę. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No i mamy ukończony wlot powietrza. Teraz wystarczy przekręcić gałką, aby nam się otworzyło, i tak samo przekręcić, aby nam się zamkło. I tak samo możemy kręcić w kółko. Zamykać, otwierać, otwierać, zamykać. Także tak wyglądają drzwiczki z regulacją dostępu powietrza do pieca. Można sobie wybrać półotwarte, otwarte, zamknięte i tak dalej, i tak dalej. Także co, udało się. Jeżeli to się udało, teraz muszę zrobić jakieś zamknięcie, czyli też kawałek blaszki ruchome z klameczką. Tak mi się to wydaje, tak to będzie najlepsze. No, w sumie tak, co więcej. Dobra, biorę się.
No i dobra, mamy drzwiczki otwierane. Zamykane, a więc już się nie otworzą. Same otwory wentylacyjne działają. Co mi to jeszcze zostało? Zostały mi te cztery blaszki z dwóch stron, po dwie, na te różdża dodatkowe. To pierwsza rzecz. No i nóżki. No tymi nóżkami grubo się zastanawiam. W ogóle mi wyszło na zawiasie. Zastanawiam się z tego względu, bo pisaliście, że fajnie by było, jakby te nóżki były demontowane. No oczywiście macie rację. Ułatwiłyby one sprawy w transporcie. Zawsze to 10 cm odpada z wysokości do czegoś, gdzie to musimy włożyć. Gdzie to musimy zanieść, czy w ogóle. Mógłbym to zrobić bez żadnego problemu, bo jestem w stanie wsadzić rękę do środka i te śrubki sobie już na miejscu poprzykręcać. I tak też chciałem zrobić. Ale czy mi to tak wyjdzie, jak ja planuję, to nie mam pojęcia. Czy po prostu te nóżki tak samo zrobić na stałe i w ogóle się tym nie przejmować. W sumie już wiem, w czym będę nosił ten piecyk. To jest dla mnie, to nie jest na sprzedaż. To nie jest dla kogoś, kto, a no nie wiadomo, jaką będzie się to transportował, to się zrobi to według dla niego ogólnie, żeby miał to dobrze zrobione. Jednak dla samego siebie sądzę, że nie przeszkadzają mi te nóżki w niczym, jeśli bym je zrobił na stałe. Bo leniwy jestem, nie chcę mi się ich robić na śrubki. Poza tym nie wiem, czy mam tyle śrubek. Przydałyby się śrubki z nakrętkami w kształcie motylków, którym zawsze można sobie dobrze je palcem dokręcić. No, ewentualnie zawsze mam przy sobie multitoola, zawsze nim mógłbym to spróbować zrobić, w końcu by się do czegoś on nadał. Nie wiem, czy chce mi się w to bawić. Chyba nogi pójdą na stałe jednak. Wiem, opieprzycie mnie, że to lipa jest. Wiem, że to może i lipa jest, ale nie chce mi się. Szczerze wam mówię, no nie chce mi się kombinować z tymi śrubkami, rozkręcaniem, wykręcaniem. To te 10 cm tych czterech nóżek nie sprawi mi w żaden sposób utrudnienia w transporcie tego, czy tam w użytkowaniu tego. Tak mi się wydaje, dlatego tak muszę zrobić. Muszę, chcę. Dobra, biorę się za te nóżki. No może taki piran to sobie siedzi i boki zrywa z tego, co zrobiłem. Ta pierwsza noga faktycznie jeszcze na samym wstępie taka wstrętna krzywa wyszła, ale to nic, to ma stać i stoi. Także tu jest piec ukończony, można by było już nim palić. Jednak nie, jednak dorobię te blaszki tutaj, powyginam te pręciki, zamontuję to, no i na komin zamontuję jeszcze tą czapkę naszego Chińczyka, takiego, dlatego co, no
Teraz się zastanawiam, po co mi taki wielki pies? No nie jest wielki, no 30 cm to nie jest dużo. 30 na 20 na 20. No malutki piecyk, można by było powiedzieć. Śmiesznie on może wygląda, ale mam nadzieję, że będzie się za to sprawował dobrze. Że nie będzie beki z tego. No dobra, mam 14 tylko minut nagrywania filmu. Zaraz pamięć będzie znowu pełna, nie chcę mi się tego usuwać, także pokazuję i objaśniam. Są uszy, uszy od naszego słonia. Wyglądają one w taki sposób, gdy na przykład będę się gotował i się zagotuję, to sobie tutaj regulacyjnie chciałem to zrobić w taki sposób, tak sobie zrobiłem. I nie wiem właśnie, czy dobrze, czy nie odwrotnie te pręciki, ale chyba odwrotnie powinny być, bo krzywo stoi. No ale mogę sobie regulować, przesuwać i odsuwać na większe naczynie lub na mniejsze. Tak to wygląda. I szybko, bo jeszcze czapka Chińczyka została. Szybko to się demontuje. Nie wiem, czy jeszcze nie sprawdzałem, ale spróbuję. Wsadzić to do piecyka. Oczywiście. Chodzi jak ta lala. Pach to trzeba będzie do góry kołami dać. O. Podczas transportu te uszy trafią do tego. Dobra, została mi czapka Chińczyka, dwie blaszki na rurę. Wyciąć, wygiąć, przynitować. Nie będę długo nagrywał, bo zostało 13 minut. Także biorę się za to i pięknie jest. No a więc co? A więc ukończyłem. Czapka Chińczyka jest na górze, na rurze. Zaraz coś na pewno wpadnie na pomysł z pytaniem, a co to ci to daje? Co to jest? Do czego to służy? No nie każdy musi wiedzieć. Także ja objaśniam. No do czego to służy? Przede wszystkim wydobywające się stąd bezpośredni, czasem nawet ogień, iskry, i gorąca temperatura nie leci bezpośrednio gdzieś sobie gdzieś, co może spowodować, że zapali nam się las na przykład albo nasz namiot. To powstrzyma troszkę iskry, żeby bezpośrednio nie wylatywały sobie gdzieś tam, nie latały po niebie gorącą temperaturę, ale też zadziała przede wszystkim, bo to o to w tym chodzi, na to, że padający mocno deszcz nie wpadnie nam przez komin do naszego pieca i nie zagasi nam ogniska i zmoczy drzewo na przykład. No. Piec wygląda w taki sposób, już wam pokazuję, wszystko pięknie działa, sprawdziłem zaraz jego szczelność, a jeszcze te uszów tych jeszcze nie zamontowałem. Dobra, tak wygląda piec od środka, wygląda jak piekarnik. Faktycznie ten na popiół, ktoś napisał, że mogłem zrobić niższy. Mogłem, ale bym tu miał problem z wybraniem tego i w ogóle. Ja wiem, że tego popiołu się dużo nie zbiera. Ale miałbym problem, myślę, że z wybraniem. Tu nie będę miał problemu, a palenisko jest na tyle wielkie, że nawet nie wiem, czy nie za duże, jeśli chodzi o piec pod namiot. Także zostało mi 11 minut nagrywania. Idę do domu. Odpocznę na spokojnie. Napiję się kawusi. Przyjdę na dwór, wystawię piecyk i spróbujemy z nim przepalić. Zrobimy test i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No faktycznie hartowana szybka by się tu przydała. Widziałby, jak to się pali, czy to się pali. Dawałoby światło naturalnie piękne z ogniska. Nie mam takiej szyby i nie chcę nawet mieć. Nie chcę jej wstawiać. Także tak to będzie wyglądało. I, no i jest ten Chińczyk na górze, jest ten Daszek. Myślę, że to też sobie poradzi.
blacha, nie rdzewka, wytrzyma, wszystko będzie pięknie. No żeby się nie skończyło jak u Maślany Jonesa, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, bo bardzo dobry chłop, jednak no, każdy w życiu popełnia jakiś błąd, czegoś nie przemyśli, ten nie przemyślał sprawy, bo puścił komin koło linki. Jednak to jeszcze nie jest taki problem, jednak moim zdaniem najgorszą chyba głupotą, no tak to trzeba wprost powiedzieć, było ustawienie piecyka pod tarpem. Tarp z plastiku, ty. No jeszcze na końcu się przejął biedny, że tarp za 400 poszedł się walić. Kij tego tarpa, ważne, że to chyba, że nic jemu się nie stało. Ja bym się o to najbardziej martwił. A co, no pod tarpem raczej bym nie palił piecyka. Temperatura, wiecie jak to jest z balonem, jak ludzie latają. Te ciepło podnosi to do góry. To w końcu te ciepło może być takie, że może to się po prostu stopić. Więc no... no ale to było dawno temu i nieprawda, chłopak już dawno przemyślał sprawę i wyciągnął wnioski na pewno z tego. Także tak to bywa, ale ja mam nadzieję, że się nie zjaram. Poza tym, czego ja się kogoś śmieję, jak jeszcze u siebie nie paliłem. Napalę u siebie, zobaczymy jak to będzie u mnie wyglądało. Na razie piec wygląda w taki sposób. Mam nadzieję, że to będzie wszystko pięknie i że ten piec będzie palił. Sprawdzimy to później. Na razie, cześć. Pali się aż huczy, dosłownie parę minut, tutaj wydobywa się taki, myślałem, że to jakiś dym gdzieś bokiem, a to paruje ta blacha, to wszystko się z tego wypala, musi się przepalić, wtedy już będzie dużo lepiej. Mam taką nadzieję bynajmniej, że to się wszystko fajnie przepali. No, z komina pocina dymek, a dokładnie nawet już nie dym, a gorąca, gorąca temperatura. Nawet nie ma takiego mocnego dymu. Nie wiem, czy ten komin do pałatki nie będzie za niski. Chociaż może będzie dobry. Najważniejsze jest to, że tu paruje. A paruje to, że się nagrzewa ten pręt. I on tutaj, on odparowywuje to wszystko stąd. Bo się nagrzewa, bo jest zimne. A to jest już mega gorące, że normalnie na tym można smażyć. Także będzie to funkcjonalne. No i będzie dawać ciepło. O. Naklejka się wypala, czyli znaczy, że jest dobrze. Także piec ukończony jak najbardziej pozytywnie. Zajrzyjmy do środka, bo ciekawy jestem, jak to się ma. No. Ma się to świetnie. To jest moc piecyka. Jara się, naprawdę fajnie się jara. Zamykam.
No, faktycznie muszę pomyśleć o przedłużeniu rurki o jeszcze jedną, bo z tego wylotu tutaj nie wydobywa się dym, lecz normalnie ogień. Dobrze zrobiłem ten kominek, ten daszek, to ten ogień nie ma możliwości wydostania się gdzieś wyżej. Rura jest widocznie za krótka. A znalazłem tu jakąś miskę z wodą, stała brudna, postawiłem na piecyk, zobaczymy czy się zagotuje i w jakim czasie. Całe drewno pięknie się wypaliło. Za tą klamkę jestem w stanie spokojnie sobie złapać. Nie jest gorąca, nie parzy, ale z tym będzie większy problem. Także nie jest to... No, nie będzie łatwo. Znaczy, nie będę tym co chwilę kręcił, po prostu to ustawię co jakiś czas i zostanie w taki sposób w danym tam punkcie. Na noc troszkę oczywiście zmniejszę, gdy będę chciał większą temperaturę, szybciej żeby się paliło, to po prostu otworzę i tak to będzie wyglądać. Ale to przez rękawiczki po prostu raz się złapie, przekręci i tyle. Najważniejsze, że tu przy otwieraniu mogę sobie śmiało ruszać. Najfajniejsze jest to, że piec jest mega gorący. Woda jest ciepła w ogóle, można się w niej kąpać. Piec jest mega gorący, a te pręciki są zimne, także można sobie na nich nawet buty postawić w tym momencie mokre. One się nam nie stopią, a ciepło od pieca pozwoli, że na przykład nam wyschną. Z jednej, jak i z drugiej strony. No świetnie, naprawdę świetnie. Całe drewno pięknie się wypaliło, został jeszcze żar, popiół oczywiście na dole. Żar na górze, tak jak powinno być. Wszystko się ładnie wypala. Jednak zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, którą muszę zrobić, ale no to i to jest bardzo ważne, zanim pójdę do lasu. W miejscu, w którym rura będzie wystawać przez pałatkę, muszę zrobić szerszą rurę, którą na to założę i na śrubki skręcę, aby temperatura nie spaliła naszej pałatki. No, a temperatura jest ostra od tego komina, także jeszcze to muszę zrobić. No to w sumie bardzo ważna rzecz, dlatego to muszę zrobić i wszystko będzie gotowe. Dobra, w piecu niech się wypala, niech piec stygnie, a my idziemy na podsumowanie. A, ja na swojej ściance dzisiaj. Także co, mamy piec ukończony, no rewelacyjnie, ja jestem naprawdę dumny z siebie, można powiedzieć, bo pierwszy raz w życiu coś tak bardzo mi się udało. Nie kopci się z niego, daje wielką temperaturę. Także co, no sama radość. Można na nim gotować, można na nim grzać, można na nim się suszyć, ogrzewać i w ogóle same piękne rzeczy. Także ja jestem szczęśliwy, zadowolony. Taki piecyk, oczywiście tą rurę, którą muszę zrobić do niego, jeszcze tą taką nakładkę oczywiście zrobię, możliwe nawet, że jutro. No i czekamy do weekendu, aż będzie możliwość wyjścia i spróbowania napalenia pod pałatką. Nie wiem, czy zostanę na noc, nie obiecuję, jednak co, no zamknę się w środku, będę chciał napalić, żeby było ciepło. Zobaczymy, co to się będzie działo, czy ten komin nie jest za krótki, czy w środku będzie za gorąco, czy będzie za zimno, czy będzie niebezpiecznie, bo gdzieś tam powiedzmy będzie coś się wydostawać, jakiś dym, czy będą latać jakieś iskry. To wszystko się sprawdzi i przetestuje tak, żeby można było na nockę pewną iść. Chyba to wszystko. A, no i jeszcze zostało najważniejsze i najgorsze zadanie, którego najbardziej nie lubię. No to teraz posprzątanie w szopie po tym wszystkim. Ale nie, cieszę się, że udało mi się zrobić ten piecyk. Teraz możecie składać zamówienia tam pod filmem. Wysyłajcie blachy i rury, a ja będę montował i klepał. Nie, no można pomyśleć o takich małych piecykach, coś takiego. Muszę pogadać o tym z Piranem,
moje pomysły, jego wykonanie, gwarantowany sukces, dlatego może faktycznie coś takiego, idzie zima, piec jak najbardziej przydatny, nawet do jakiegoś obozu wstawić, nie mówię, że do namiotu, nie każdy ma odpowiedni namiot do tego, ale chociaż nawet do takiego obozu wstawić, żeby się koło niego zagrzać w ciągu dnia, a nawet na nim ugotować, bez konieczności palenia na przykład ognisko. Coś takiego. Można. No nic, pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia na odcinku z lasu. Chyba, że przyjdzie jakaś paczka, ale chyba nie. Na razie nie. Także dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną i do zobaczenia, na razie, cześć.